Suwałkach odbywa się trzecia edycja warsztatów Parasol, które służą temu, aby zapoznać przedstawicieli administracji publicznej, samorządowej, ale też i przedstawicieli służb mundurowych odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe z potencjałem, możliwościami Wojsk Obrony Terytorialnej, a konkretnie w takim wymiarze lokalnym 12 Batalionu Lekkiej Piechoty, który funkcjonuje na obszarze Suwalszczyzny. Batalion liczy kilkaset osób, jest jednym z najwyżej ukompletowanych oddziałów naszej brygady. W rejonie odpowiedzialności 12 Batalionu, jak na szczęście, nie doszło do żadnych sytuacji takich kryzysowych, które by wymagały aktywacji sił tego batalionu, ale żołnierze w zeszłym roku prowadzili jedno z takich szkoleń z zakresu zarządzania, właśnie z zakresu poszukiwania osób zaginionych właśnie ze współpracy między innymi z policją, służbami mundurowymi. Natomiast taka aktywacja rzeczywiście do sytuacji kryzysowych miała miejsce w naszej brygadzie. W zeszłym roku w lipcu po raz pierwszy takie siły zostały użyte w Łomży. Podczas szkolenia rotacyjnego w Łomży okazało się, że znaleziono niewybuch i żołnierze właśnie zgodnie z zasadą ekonomii sił, kierujący działaniami poprosił o pomoc Wojsk Obrony Terytorialnej, naszych żołnierzy, którzy w tym momencie się szkolili. Nie musiał w tym względzie jakby aktywować własnych sił, więc żołnierze, którzy i tak byli w tym miejscu, zabezpieczyli teren odnalezionego niewybuchu, ale też i prowadzili akcję ewakuacyjną, informowali mieszkańców o ewakuacji z zagrożonego regionu. Natomiast w grudniu zeszłego roku, dosłownie kilka dni po przysiędze w Hajnówce, braliśmy udział w akcji poszukiwawczej w powiecie hajnowskim zaginionego mężczyzny. W tym momencie już to była sytuacja taka, można powiedzieć, alarmowa, gdzie żołnierze byli wzywani do jej udziału. Po kilkudziesięciu żołnierzy stawiło się do akcji poszukiwawczej. Nasze siły są zadeklarowane do systemu zarządzania kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej. Jesteśmy integralną częścią tego systemu, zatem działamy podobnie jak pozostałe rodzaje sił zbrojnych, czyli z wnioskiem do wojewody zwraca się przedstawiciel administracji lokalnej, wojewoda występuje z wnioskiem do ministra obrony narodowej. To w przypadku sytuacji kryzysowych, natomiast wyjątkiem od tego jest właśnie akcje poszukiwawcze, gdzie w kompetencji dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej jest aktywacja takich sił na prośbę lokalnego komendanta policji, której są to zadania ustawowe, poszukiwanie właśnie osób zaginionych.